Witam Cię widzu bardzo serdecznie w kolejnym odcinku krótkiego newsa. Dzisiaj skupimy się na jednej z bohaterek poprzedniego materiału, dotyczącego walki z Gochą. A mówimy tutaj o Mariannie Schreiber. Kim jest Marianna Schreiber? Z kim walczy i dlaczego? Jeśli nie wiecie, o co chodzi, zapraszam do poprzedniego filmu dostępnego na kanale. O, tutaj jest link. Zacznijmy od tego, kim tak naprawdę jest Marianna Schreiber. Jest ona żoną lub aktualnie byłą żoną polityka PiS Łukasza Schreibera. Łukasz Schreiber aktualnie kandyduje na prezydenta Bydgoszczy w nadchodzących wyborach. I to właśnie od niego z wywiadu mogliśmy dowiedzieć się tej ciekawej informacji, jaką jest to, że jest z żoną w separacji. Wszystko byłoby normalne i tak naprawdę nie byłoby po co robić tego materiału, gdyby nie fakt, że sama zainteresowana nie wiedziała o tym fakcie. Przynajmniej tak można wywnioskować z jej social mediów. A oto wpisy opublikowane przez Mariannę na jej Instagramie. Czytając te informacje, możemy zastanowić się, czy jest to tylko bajt, czy może w jakiś sposób tak naprawdę to się wydarzyło. Jednakże z błędu wyprowadza nas krótki stories dodany od razu po przesłaniu wcześniejszych tekstów. Zobaczcie sami. Kochani, z uwagi na różne sytuacje, które są opisywane w internecie, nie wiem, czy będę w stanie walczyć z Gochą. Nie wiem, czy mam siłę na to. Nie wiem, czy będę w stanie to zrobić. I jeżeli mi się nie uda, to z góry przepraszam wszystkich widzów i wszystkie osoby, które na mnie postawiły. Wszystkie osoby, które we mnie uwierzyły. Być może nie jestem taka silna, jak mówiłam. No, po prostu przepraszam. Czy w takim razie do tej walki może nie dojść? Co myślicie? Napiszcie w komentarzu. Wiele wskazuje również na to, po publikacji komentarzy odcinających się od zachowania Marianny, tudzież uczestnictwa w Cloud MMA, widzimy, że polityk PiS-u nie popiera tego rodzaju rozrywki oraz nie wspiera freak fightów. Tak naprawdę cała ta sytuacja jest szeroko komentowana w internecie i zrobiła duży rozgłos. Pytanie tylko, czy informacja o rozstaniu jest prawdziwa? Czy jest to tylko sposób na zbudowanie rozgłosu dotyczącego walki Marianny z Gochą? Czy może sposób na niełączenie polityka PiS z freakfightowymi federacjami do momentu zakończenia wyborów? Co o tym myślicie? Zostawcie swoją opinię w komentarzu. A jeśli się spodobało, również łapkę w górę. Pozdrawiam.